Witam Państwa wszystkich bez wyjątku na posiedzeniu 56. sesji Rady Miejskiej. Na początek poprosiłbym o wciśnięcie przycisku kworum. Sprawdzimy listę obecności. Proszę. Dziękuję. Obecnych na posiedzeniu 17 radnych. Dziękuję. Tu jeszcze odczytam. Informuję Państwa, że zgodnie z rozporządzeniem RODO dzisiejsza sesja jest nagrywana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięki, obraz i transmitowana w internecie. Pełna klauzula informacyjna wywieszona jest na drzwiach wejściowych. Dziękuję. I teraz, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Pytam przede wszystkim wnioskodawcę. Nie. Dziękuję bardzo. To przechodzimy do punktu pierwszego, drugiego, przepraszam. Tak. Druk numer 540, projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. I z tego co wiem, trzy komisje na pewno opiniowały projekt tej czwarte, czy wszystkie cztery? Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisję Budżetową. Nie ma. Nie mam jakiego komisji. Tak. Kamil Bednarski, przewodniczący Komisji Budżetowej, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 540 zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisję Gospodarczą. Komisja Gospodarcza zapoznała się z treścią projektu uchwały na druku numer 540. Stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisję Społeczno-Techniczną. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 540 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję i poproszę o opinię Komisji Obywatelską. Jeszcze chwilę. Komisja Obywatelska zapoznała się z projektem uchwały. Stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Adrian Antosiewicz, proszę. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja mam pytanko, bo wszystkie cztery projekty, które zostały przegłosowane odnośnie tego miliona, który otrzymaliśmy za wysoki poziom wyszczepienia w naszym starostwie, w naszym powiecie, przepraszam. I chciałem podpytać, jak wygląda kwestia tego miasteczka ruchu drogowego w Płochocinie, bo przetarg wyszedł bardzo niekorzystnie dla nas. Czy widzi pan jakąś alternatywę dla tego, czy jakieś pomysły? Pan burmistrz, prawy kanclerz, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny panie radny, rzeczywiście wysokość przetargu jest niezwykle wysoka. Bodajże, jeśli nie pamięć nie myli, na pułapie 1 500 000 złotych. Oczywiście zarząd unieważnił ten przetarg. Rozpisaliśmy go ponownie bez wielkiej nadziei na to, żeby ten koszt potencjalnego wykonania był niższy. Natomiast zarząd, jednoosobowy zarząd, stoi też na stanowisku, że byłoby dużą niezręcznością, gdybyśmy aktywność naszych mieszkańców, przepraszam za wyrażenie, wyrzucili do kosza. Natomiast są też ograniczenia logiczne i praktyczne. Wydanie 1,5 miliona złotych, tak ad hoc, mówiąc krótko, w pewnym sensie na siłę, byłoby błędem. Tak jak powiedziałem, nie spodziewam się wiele po nowym przetargu. Natomiast ja to mówiłem na wczorajszej komisji. O ile pomysł został wypracowany przez mieszkańców danego środowiska, chcielibyśmy do niego wrócić już w pełnej formie, być może z małymi ograniczeniami, jeśli chodzi o zakres prac w projekcie budżetu na rok przyszły.
Szczerze powiedziawszy, no nie będę tutaj, przepraszam za truizm, ściemniał i opowiadał, że jesteśmy w stanie to zadanie wykonać w roku bieżącym, bo koniak jest, każdy widzi. Póki co, to zresztą to jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, proponujemy dołożenie do tężni bodajże kwoty 300 tysięcy złotych. Jest to kwota realna, jakby pozostająca jakby w naszym zakresie możliwości. Tylko na pewno projekt Ołtarzewa, mówię o boisku, zmieścił się w kwocie, natomiast postępowanie na drabinę jest w trakcie, więc za wcześnie o tym mówić. Spodziewamy się, że może być, że te 250 tysięcy to może być kwota niższa od tej, która zostanie zaproponowana, ale poczekamy jakby na jednoznaczne rozstrzygnięcie. Ja oczywiście przygotowując się do dzisiejszej sesji, jakby w ogóle analizując kwestię tego miliona złotych, brałem pod uwagę różne uwarunkowania wynikające z regulaminu. Natomiast ja regulamin czytam nieortodoksyjnie, mówię w kontekście tych ograniczeń 250 tysięcy złotych. Z chwilą, kiedy ogłaszaliśmy pomysł na konkurs, no te kwoty, które podawaliśmy, wydawały się, biorąc pod uwagę też jakby rozeznanie rynku w miarę realne. Rzeczywistość nam mocno zaskrzeczała, natomiast wychodzę też z założenia, że te dołożone pieniądze, no to są już jakby pieniądze pozakonkursowe, jeśli Wysoka Rada się na to zgodzi, i w żaden sposób dołożenie tych środków nie narusza, no tak, po prostu nie narusza regulaminu, który sami stworzyliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jacek Rosłon, proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, nie chciałbym wchodzić w kompetencje ani pana sołtysa wsi Wolskiej, ani radnego, ale nie wiem, przy ostatnim, półtora tygodnia temu był dość obfity opad w sobotę w Ożarowie. Byłem akurat w miejscowości Wolskie. Po pół godziny deszczu tam była, na drogi nie było widać, była jedna wielka tafla wody. Mniej więcej jak się wyjeżdża już z części blokowej w kierunku części wiejskiej. Przejechać tam było dużym ryzykiem samochodem, więc pytanie, czy jest sens rzeczywiście zdejmowanie tego projektu pod tytułem odwodnienie, etap trzeci, ewentualnie nie zastąpić tego ratowania równowagi hydrologicznej jakimiś środkami z Funduszu Sołeckiego. Może to jest jakieś wyjście z sytuacji, żeby jednak tego projektu tam nie zaniechać. I nie, także nie mówię tego, żeby, zresztą pan sołtys wie o tym, że moja miłość do wsi Wolskich jest razem z krwią matki wyssana, więc nie mówię tego przeciwko niemu, tylko mówię z troską o tych mieszkańcach, którzy mieszkają trochę dalej niż bloki, które są może bardziej odwodniowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W trybie ad vocem pani radna Nina Jędrzejczak. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Pozwoli pan, że ja zabierając głos, to zwróciłabym się do radnego właśnie z terenu Wolskie, bo ten temat omawiany wczoraj na komisji no, zaintrygował mnie, ale nie tylko mnie. Ponieważ te 70 tysięcy, które ma być przeznaczone na oczyszczenie, na nie wiem, dotlenienie tego stawu, to są pieniądze przeznaczone właśnie z kanalizacji. To, co powiedział przed chwilą mój przedmówca, pan Jacek Rosłon, to jest właśnie to. Nie ma tej kanalizacji, o co zawsze pan prosił, to ja pamiętam, panie radny. Natomiast te 70 tysięcy ma być przeznaczone na, użyję określenia, modernizację tego stawu. Tylko wczoraj na komisji dowiedziałam się pewnych informacji, dotarły do nas do komisji, że ten staw jest własnością gminy, ale w posiadaniu pewnego stowarzyszenia i chciałabym teraz prosić pana o wyjaśnienie, czy faktycznie tak jest. Czy tam dostęp do tego stawu, do połowu tych rybek mają prawo wszyscy mieszkańcy gminy, czy tylko nieliczni, czy tylko mieszkańcy Wolskich? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W trybie ad vocem pan radny Rajmut Oskierko, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, chciałem jakby przedstawić dwie kwestie. Pierwsza kwestia dotycząca zalania terenu wolskie, na co zwrócił radny Jacek Rosłon, że w ostatnich latach gmina wzdłuż ulicy Michałowskiej wybudowała kanalizację deszczową i wcześniej w ramach Funduszu Sołeckiego w poprzednich latach był taki projekt robiony i też w ostatnich latach dodatkowo była poprawiona melioracja, między innymi wokół stawy, że zostały wyremontowane rowy. W związku z tym, przy tak nagłym obficie, też codziennie w zasadzie mieszkam na wsi Wolskiej i nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby aż do takiego zalania doszło. O takim zalaniu krótkim, o którym tutaj Pan wspomniał, dotyczy to pobliskiej firmy Consort Fruit, gdzie częściowo jest wykonane odwodnienie i po prostu jest tam załamanie jakby asfaltu, pomiędzy asfaltem a kostką jest taka niecka i przy takich nagłych opadach to jest normalne, że ta kanalizacja, która jest tam wybudowana, nie jest w stanie tego odebrać, aczkolwiek nie ma takiego czegoś, że nigdy mieszkańcy nie zgłaszali, że nie mogą przejechać ulicą Michałowską. Nie było takiej sytuacji. Odnośnie tutaj odpowiedzi pani radnej Niny Jędrzejczak, to chciałem zauważyć, że teren jakby stał w ostatnich latach dzięki staraniom burmistrza, to jest około 2,5 hektara, że to nie jest tylko ten staw, tylko teren wokół stawy i oczyszczalni, która też na tym terenie działa, została właśnie w wyniku działań nieodpłatnie ze Skarbu Państwa przekazana gminie i od wielu lat też mieszkańcy nieodpłatnie, nie poprzez jakby koszta gminy, tylko własnym wkładem remontowali ten teren. Do tej pory koszą, nie kosi to gmina, kosi to grupa mieszkańców i chciałem powiedzieć, że rzeczywiście w ostatnim czasie zostało założone stowarzyszenie i tak naprawdę przysłowiowo, bo muszę to wspomnieć, że na komisji też to było wspomniane, że to mieszkańcy sobie jakby przyzwolili, jakby taką zrobili z tego prywatny użytek, a niestety tak nie jest, bo w stowarzyszeniu są osoby zarówno z Pochocina, ze Święcic i to nie jest tak, że zostało tak zrobione, że to tylko dla mieszkańców. Chciałem zauważyć, że dzięki właśnie też uprzejmości zostało docenieni ci mieszkańcy, którzy dbają o ten staw, przyjeżdżają tam osoby i z Błonia i z innych miast, zostawiają butelki, to wszystko sprzątają mieszkańcy. To nie sprząta ZUK, tylko po prostu to wszystko wykonują mieszkańcy, którzy dbają o to. I uważam, że cieszę się, że mogę tutaj wyjaśnić i że ten temat też został poruszony i mogę tutaj przedstawić, jak ta sytuacja wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Rutkowska. Szanowni Państwo, z wyjaśnień, które złożył wczoraj naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, wynika, że to zadanie praktycznie na ten rok będzie bardzo ciężko wykonać. Ponieważ, tak jak powiedział pan naczelnik, nie ma tam zasilania elektrycznego, nie ma tam załatwionego przydziału mocy, nie ma umowy z zakładem energetycznym. W związku z tym myślę, że będzie bardzo trudno to zadanie wykonać. Kiedyś rzeczywiście mieszkańcy, którzy użytkowali ten staw, zwrócili się do ZWIK-u z prośbą o zgodę na podłączenie do skrzynki elektrycznej, która obsługuje przepompownię. Niestety w tej chwili z rozmowy z panem dyrektorem Burzykowskim i z rozmowy z panem naczelnikiem wynika Głazowskim, że takiej możliwości w tej chwili nie ma, ponieważ podłączenie tam dodatkowych urządzeń do tej skrzynki, która jest przy przepompowni, powoduje, że ta przepompownia się wyłącza i nie działa.
Po prostu jest tam prawdopodobnie za mały przydział mocy, czy też nie wnikałam już w takie szczegóły techniczne. Także tutaj należałoby się zastanowić, zresztą generalnie to długotrwała rzecz, prawda? Załatwienie tych wszystkich procedur. Bardzo pozytywnym przykładem jest Macierzysz. Oni też mają staw, oni też potrzebowali dotlenienia wody i oni to załatwili, z tego co wiem, w granicach 5000 zł. Więc może aż tak dużo nie potrzeba, żeby jakość tej wody poprawić. Jeżeli będzie wola większości radnych, to oczywiście ja się też do tej woli dostosuję. Natomiast z tego co powiedział przed chwilą kolega radny, to nie jest teren ogólnodostępny. Nie wszyscy mają prawo tam z tego stawu korzystać. Jest stowarzyszenie. W związku z tym moje pytanie jest do pana burmistrza. Czy owo stowarzyszenie ma jakieś porozumienie z gminą? Jeżeli ma, jeżeli gmina wyraziła na to zgodę, to ja nie mam powodów do dyskusji. Jeżeli takiego porozumienia ze stowarzyszeniem nie ma, no to nie jest to sprawa porządku moim zdaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W trybie ad vocem pan radny Rejmut Oskierko, proszę. To znaczy, jeśli chodzi tutaj o przyłącze, to chciałem jakby tutaj taką kwestię wyjaśnić, bo w ostatnich latach rzeczywiście z własnych środków była zakupowana taka pompa. Niestety ona nie zdała swojej funkcji. Ale była możliwość i były uzgodnienia, możliwość podłączenia się do instalacji, która działa przy przepompowni. Niemniej jednak tak naprawdę te usterki nie były związane z tą pompą, tylko po prostu w obrębie przepompowni działają główne pompy i przecież ta bodajże ma ponad 10 lat ta instalacja i ona w ostatnim czasie ulegała różnym awariom, ale to nie było związane po prostu w ramach jakby tej naszej dodatkowej działalności. I też jakby chciałem jakby tu jeszcze powiedzieć, że moc jakby tej pompy była na tyle mała, że absolutnie nie mam taką wiedzę w zakresie zabezpieczeń, jakie są tam zastosowane, że absolutnie to nie wpływało na tą sytuację. Bo cały czas jakby śledzę i nadzoruję i tak naprawdę te awarie, które w ostatnim czasie zgłaszaliśmy, no to były związane po prostu jakby z użyciem już się tej przepompowni. Dlatego bardzo się też cieszę, że została wprowadzona rozbudowa kanalizacji i projekt na ten rok z tego względu, że no tutaj ta przepompownia już w zasadzie wydaje mi się, że powoli wygasa jej funkcjonowanie i trzymam kciuki, żeby była możliwość po prostu realizacji właśnie typowej takiej kanalizacji, żeby to nie była taka oczyszczalnia hydroponiczna, która w zasadzie na dzień dzisiejszy tylko ona działa na terenie właśnie miejscowości Wolskie. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Paweł Kanclerz, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, kilka wątków w sprawie dość prostej, ale może i proste sprawy muszą budzić trochę emocji. Zacznijmy od uporządkowania. Teren przejęty przez gminę od KOWR-u, staw o powierzchni porównywalnej z dużym stawem w Ołtarzewie, czy nawet większy, utrzymywany przez, podkreślam, teren jest gminny, utrzymywany przez grupę zapaleńców, którzy go zarybiają za własne pieniądze, utrzymują go w pewnym sensie za własne pieniądze, może trzeba to zmienić, może gmina się powinna bardziej w to zaangażować. Teren z mocy prawa, biorąc pod uwagę to, że jest to teren gminny, jest terenem ogólnodostępnym. Ja nie słyszałem. Wszyscy coś słyszeli, ktoś coś widział. Ktoś, jedna pani, drugiej pani coś tam szepnęła. Teren jest gminny, podkreślam. Tak samo jak inwestycja, no, która chyba tej gminy nie powali na kolana, mówię o kwocie 70 000 zł, też jest inwestycją gminną. A przypominam, że tereny kołrowskie są przekazywane gminie pod określonymi warunkami.
czyli wykonywaniu tych czy innych inwestycji. Widzę, że dziwny zwyczaj się jakby tworzy kontestowania, czy oczywiście dyskusja jest jakby wskazana i troska Wysokiej Rady i poszczególnych radnych o majątek gminy jest wskazana. Natomiast zobaczymy, za chwilę będziemy dyskutowali nad rozstrzygnięciem przetargu na kanalizację na ulicę Dereniową, na razie i okoliczne, w łonie zarządu na początek. Tam będą wchodziły w grę dużo większe kwoty niż 70 tysięcy złotych. Ja przypominam, że składaliśmy też wniosek jakby o dofinansowanie zadania kanalizacyjnego, bo ono jest absolutnym priorytetem. Tym razem się nie powiodło, ale liczymy na to, że będą jakby ponawiane wnioski jakby z programów rządowych i po raz kolejny wystąpimy. Nie od dzisiaj jakby gmina dostrzega, Wysoka Rada również przynajmniej dostrzegała do dzisiaj kwestię konieczności odwodnienia i skanalizowania całkiem sporego osiedla, zarówno domków jednorodzinnych, jak i dwu czy trzy kondygnacyjnych. I jakby ten proces będzie kontynuowany, to 70 tysięcy z punktu widzenia jakby praktyki w tym roku w kontekście odwodnienia niewiele by zmieniło. Natomiast co do zadań, no, powiem tak, w ostatni piątek, z piątku na sobotę, no lało sążniście chyba 3 czy 4 razy. Te krótkotrwałe opady zawsze powodują drobne niedogodności, później ta woda spływa. Ja byłem na stawie Wolskich. Uważam, że przy odrobinie, a może nie przy odrobinie, tylko przy takim większym zaangażowaniu gminy, ale jednak ubraniu, przepraszam za sformułowanie, później jakby w obsługę i utrzymanie mieszkańców, tak jak to się dzieje w Macierzyszu, podkreślam, no ma to głęboki sens. Zresztą pan radny Rajmund Oskierko na wczorajszej komisji społeczno-technicznej by też pokazywał zdjęcia z eventu, który się tam odbywał. No jeśli tam nie wolno chodzić, to nie wiem, kto tam był, chyba że to jest nie z tej imprezy, mówiąc krótko, dokumentacja. No i to chyba tyle gwoli wyjaśnienia. Zawsze podkreślam, czy podczas obrad wysokiej sesji, Wysokiej Rady, czy w innych okolicznościach, że Rada może wszystko i Wysoka Rada zdecyduje o tych 70 tysiącach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Mikołajczyk, proszę. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, koleżanki, koledzy radni. Ja się bardzo dziwię tej dzisiejszej dyskusji na temat wydatków na konkretne sołectwo. Jeżeli chodzi o przeznaczenie grubych milionów na osiedle Józefów Płochocin, nie mówi się nic. Jeżeli są przeznaczone duże miliony na osiedla Ołtarzew, Ożarów, nie mówi się nic. Natomiast jeżeli trzeba wspomóc sołectwo, nieduże sołectwo, ale które zaczyna się integrować, tak jak powiedział pan burmistrz, znalazło się paru zapaleńców i coś chcą tam zrobić i dbają o przejęte mienie od Skarbu Państwa. To zaczyna się dyskusja. 70 tysięcy złotych. I nie jest powiedziane, że te 70 tysięcy złotych zostanie wydane na ten cel. Bo tu już żeśmy rozmawiali, w Macierzyszu wydano dużo mniej. Może to było parę lat temu, może to będzie kosztowało 20 czy 30 tysięcy, ale to jest zabezpieczenie środków. I wielki problem, bo tam nie ma prądu. Pompa, która potrzebuje pół kilowata, 500 watów.
O czym jest problem? Czym jest problem? I szukali problemu, żeby tych pieniędzy tam nie dać. Jest mi wstyd za tą dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Kamil Bednarski, proszę. A dziękuję, panie przewodniczący. Ja jeszcze tak bym chciał podsumować troszkę szerzej wczorajsze rozmowy na komisji i tutaj podsumować też te elementy dyskusji, które dzisiaj padły, tak? Na pewno elementem podstawowym jest to, że teren jest terenem gminy. To jest jedna rzecz. Domniemania dotyczące jakiegokolwiek porozumienia, że mogą korzystać z tego zestawu pod kątem tylko i wyłącznie wędkarstwa osoby, które się zajmowały społecznie stawem, no w tym momencie po złożonych wyjaśnieniach ta teza upadła, tak? Więc każdy de facto może tam sobie powędkować. Rozmawiamy o kwocie, tak jak wspominał tutaj przed chwilą pan radny Jan Mikołajczyk, o kwocie śmiesznej, tak na dobrą sprawę, w perspektywie całego budżetu. Po czym jest 70 tysięcy złotych? Z perspektywy, jak ktoś nie ma złotówki, to jest dużo, tak? Ale jest to mała kwota. Staramy się, żeby gmina zyskiwała atrakcyjność w każdym swoim miejscu. Nie tylko, tak jak wspomniał tutaj akurat pan radny Mikołajczyk, ołtarze w miasto, czy pozostałe te części miejskie, tak? Te części miejskie na pewno skupiają więcej osób, ale należy zadbać też o te mniejsze miejsca. Takim miejscem też jest miejscowość Wolskie. Czym będzie ta fontanna, która tam ma być i która budzi takie wielkie, że tak powiem, zainteresowanie w sensie negatywnym w zasadzie. Będzie czymś atrakcyjnym, żeby ci ludzie nie musieli na przykład wsiąść do samochodu na rower, pojechać sobie zobaczyć fontannę w Ożarowie albo w Ołtarzewie, tylko przejść się na ten staw i sobie tam miło spędzić czas. Dla mnie aspekt społeczny, że tak powiem, tego zadania, jeśli zostanie wykonane, będzie większy niż być może zrobienie kawałka drogi. No. Także ja powiem szczerze, sytuacja jest jasna. Każdy może korzystać, musimy zwiększyć, musimy zrobić ruchy związane z tym, że przejęliśmy od KOWR-u ten teren i pomóżmy mieszkańcom, żeby mieli jakiś atrakcyjny teren w tym miejscu. Ja osobiście szczerze popieram to zadanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W trybie ad vocem pani radna Małgorzata Rutkowska. Proszę. Nie przy... Dobra, już nie dotykam. Dobrze. Ja, szanowni państwo, bardzo się dziwię emocjom moich kolegów. Ja się odniosłam w swojej wypowiedzi do informacji uzyskanej na komisji od naczelnika, który będzie niejako odpowiedzialny za to, co się będzie tam działo, bo to jest jakby jego działka. Mówimy o tym, że nie ma prądu, że zadanie jest długoterminowe i tak dalej. Tutaj jest też prośba do kolegi Rajmunda. Jeżeli rzeczywiście jest to teren ogólnodostępny, to zaangażowanie pana radnego w pozyskanie tych środków bardzo jest widoczne, prawda? Ale też bardzo prosimy o to, przynajmniej ja proszę, że rzeczywiście uporządkujmy to w taki sposób, że wszyscy mogą z tego korzystać. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale kolego, pan Rajmund powiedział wyraźnie, że jest grupa zapaleńców, która się tym zajmuje i tak dalej, i tak dalej. I że to są ludzie nie tylko z Wolskiego, ale też z terenu gminy. Pytanie po prostu, niech to będzie teren ogólnodostępny, tak jak to powinno być dla terenu gminy i tyle. Natomiast ja się odniosłam do danych technicznych, które wczoraj przekazał pan naczelnik i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Rosłon, proszę. W ciągu 8 czy 7 lat znajomości i pana radnego Mikołajczyka drugi raz go widzę w takich emocjach i nie mogę nie zareagować. Ja się uwielbiam cię w takich sytuacjach. Natomiast chciałbym, żebyś i tak samo pan radny Rajmund, co do mojej wypowiedzi, ja wręcz chciałem zwiększyć środki, zostawiając tamten projekt, drogi panie radny,
żeby nie rezygnować z odwodnienia, a staw, na staw znaleźć środki. Więc moja idea była taka. Także chciałbym, ale cieszę się bardzo, bo uwielbiam takie emocje w wydaniu pana radnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W trybie ad vocem pan radny Rejmut Oskierko, proszę. Chciałem, przepraszam, już na koniec chciałem poruszyć jeszcze dwie kwestie, że oprócz stawu jakby wspomniałem, że jest też teren wokół stawu i w ostatnich latach w ramach Funduszu Sołeckiego jest realizowana budowa boiska piłkarskiego i tak naprawdę też wychodzę przed szereg, bo zgłosiła się grupa osób, która działa na terenie naszej gminy i są to osoby z różnych miejscowości. I jakby u nas na zebraniu sołeckim zaproponowała taką propozycję. Są to też między mieszkańcy wsi Wolskie, ale są to też inni mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ta grupa piłkarska działa na terenie właśnie gminy Ożarów Mazowiecki i w najbliższym czasie, jeżeli będzie wybudowane te boisko, a już takie działania zostały podjęte, oni również będą korzystali i również będą chcieli założyć stowarzyszenie. I czy w tych kwestiach my mamy jakby, jeżeli ludzie chcą działać i jakby dziś to sformalizować w formie stowarzyszenia, to czy my mamy właśnie im utrudniać, bo do końca jakby tego nie rozumiem. A jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że te starania pana burmistrza w zakresie pozyskania działki na teren publiczny nie jest łatwy. Ta procedura trwała kilka lat i dzięki po prostu uprzejmości pana burmistrza takie działania zostały podjęte i życzę panu burmistrzowi, żeby udawało mu się pozyskiwać jakby kolejne takie nieruchomości na terenie gminy, ponieważ jest to bardzo trudna procedura i nie jedna gmina zostaje odprawiona z kwitkiem, że nie ma takiej możliwości. Dlatego ja tutaj chylę czoła i jestem wdzięczny za te działania, bo tak naprawdę wielu burmistrzów sobie odpuszcza te działania i mieszkańcy pozostają po prostu bez terenu publicznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Nina Jędrzejczak, proszę. Dziękuję pani przewodniczący. Ja chciałabym się tylko odnieść, podobnie jak kolega Jacek Kosłon, radny, do emocji pana radnego Jana Mikołajczyka. Mi jest bardzo przykro, bo ja jestem mieszkanką Józefowa, a pan na wstępie swojej wypowiedzi właśnie zaskoczył mnie taką oświadczeniem swoim, że dziwi się pan, że ja mówię o 70 tysiącach, bo przyjąłem to osobiście do siebie. Ja nie jestem przeciwna temu. Ja tylko chciałabym, żeby były uregulowane przepisy prawno-społeczne. A pan powiedział, że to właśnie te miejscowości Józefów i Płochocin dostają tak dużo od gminy. Panie radny, proszę się zapoznać z budżetem gminy, ile dostał Józefów, ile dostał Płochocin. Dziękuję bardzo, to wszystko. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Paweł Kanclerz, proszę. A propos tej drużyny piłkarskiej, to uspokajam, że nie będzie to drużyna piłki wodnej i nie będzie korzystała z tego stawu. Co do kwestii technicznych, ja nie widzę jakby żadnego problemu w tym, że inwestycja mogłaby się nie zakończyć w tym roku budżetowym. Nie pierwsza, nie ostatnia, która jest o charakterze wieloletnim, aczkolwiek trudno to nazwać inwestycją wieloletnią, bo pewnie na wiosnę przyszłego roku dobiegłaby końca. My oczywiście, proponując taką, a nie inną kwotę, zrobiliśmy też badanie rynku, więc wiemy mniej więcej, ile te urządzenia, bo nie przyzwyczajajmy się aż tak bardzo do nazwy fontanna, ile to wielofunkcyjne urządzenia kosztują. I to, co jest zaproponowane w dzisiejszych zmianach w budżecie, no to widzieliśmy dużo droższe. Dlatego to jest takie minimum minimorum, biorąc pod uwagę skuteczność, którą planujemy osiągnąć. Ja bardzo się cieszę, że jakby pękają tu niedomówienia, że wszyscy tak bardzo jednak chcą dbać o Wolskie. To rozumiem, że w kontekście, nawet gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych, na co bardzo liczę, Rada też wesprze pomysł budowy kanalizacji w tym rejonie, bo on no jest gdzieś tam głęboko w nas. Nam chodzi o pozyskanie pieniędzy i skanalizowanie
istotnej miejscowości, jakby, bo ja tak spokojnie sobie tutaj słucham, bo tak jak powiedziałem, Rada zdecyduje i Rada może wszystko. Natomiast pan radny Jan Mikołajczyk oczywiście ma rację i potrafi czytać budżet ze zrozumieniem i potrafi sumować wydatki inwestycyjne w poszczególnych obszarach naszej gminy. I to nie jest kwestia, czy komuś jest przykro, bardziej czy mniej przykro, tylko tego, czy jest w stanie dostrzec to, co się wokół niego dzieje. I nie jest to kwestia licytowania się, u kogo jest więcej, u kogo jest mniej, bo decyzje póki co jeszcze przez chwilę podejmujemy wspólnie. I to państwo w swojej mądrości decydują, jak transferować pieniądze. Oczywiście każda decyzja jest, każda dyskusja jest niezwykle istotna i twórcza i budująca. Jeśli pojawiają się emocje, to znaczy, że muszą się pojawić, bo ku temu nabrzmiała sytuacja. Natomiast w sposób zobiektywizowany jeśli jesteśmy jakby w kwestii wodno-ściekowej, tak? Ja już wielokrotnie mówiłem, że jesteśmy dość specyficzną gminą, która ze względów właśnie społecznych, a nie ekonomicznych, kanalizuje obszary, gdzie inni pukają się w głowę. I nie mówimy tam o 70 tysiącach, tylko jak powiedział pan radny Mikołajczyk, o milionach. Bo uważamy, że różnice cywilizacyjne należy zacierać. Być może zatarciem różnicy cywilizacyjnej między Wolskimi, a na przykład Święcicami i kilku innymi obszarami w naszej gminie jest właśnie ta fontanna, jest właśnie to boisko. Ja bym sobie życzył, żeby każdy, że tak powiem, radny, to jest oczywiście żart, humor, kosztował tak mało jak pan radny Oskierko. Zachęcam do tego, żeby okazywać emocje, pozytywne emocje tam, kiedy jest to konieczne. Zachęcam do merytorycznej dyskusji na komisjach. Może czasami warto byłoby, żeby zarząd wiedział, że niektóre komisje się odbywają, to może byśmy udzielili informacji. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Migiel, proszę. Nie, czekaj, teraz czekaj. Szanowni Państwo, więc wracając do posiedzeń komisji. Nie, przedwczoraj mieliśmy posiedzenie Komisji Gospodarczej z Komisją Obywatelską. I o ile sobie dobrze przypominam, to odnośnie właśnie Wolskich, to był jeden wyjaśniony problem, czy to jest grunt gminny, prawda? Tylko obydwie komisje o to pytały, jak to wygląda. I pan naczelnik, absolutnie nie słyszałem z jego ust, podejrzewam jak nikt z państwa, że tego się nie da zrobić, bo są jakieś tam inne trudności związane to, o czym mówiła koleżanka radna Rutkowska. Także ja tutaj jestem naprawdę trochę zdziwiony, że w ogóle ta sprawa jest tak nagłaśniana i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Rutkowska, proszę. Szanowny kolego, pan naczelnik nie powiedział, że tego się nie da zrobić, tylko że to jest proces długotrwały. A starania kolegi Rajmunda zostały przeze mnie przynajmniej odebrane jako pomoc, szybka pomoc do tego, żeby w okresie upałów jak najszybciej ten staw poratować. I tyle. Ja nie powiedziałam, że się tego nie da zrobić, tylko rozmawialiśmy, nie byłam sama na komisji naszej, zapytaliśmy o termin realizacji, jak to jest i wtedy pan naczelnik powiedział o staraniach do Zakładu Energetycznego, o przydziale mocy, o budowie linii i tak dalej. Proszę nie przeinaczać moich słów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Tak, nie widzę chętnych do dyskusji więcej. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania uchwały na druku numer 540, projektu uchwały na druku 540. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzyma, proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Tak, głosowanie. Proszę Państwa, prosimy o wciśnięcie głosowania i się pokaże wtedy. Ok. Jest. W głosowaniu brało udział 17 radnych. Wszystkie głosy za. Uchwała została podjęta. Zostaje zapisana pod numerem 56 łamane przez 512 łamane przez 22. Dziękuję bardzo. Punkt trzeci dzisiejszego porządku. Dziękuję za ożywioną dyskusję. Zamykam obrady 56 sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.